drugą niedzielę Adwentu witam Was i pozdrawiam z bardzo szczególnego miejsca, bo z Jerozolimy. I myślę, że zdążyliście już podjąć jakieś adwentowe wyzwanie polegające na przykład na czytaniu i zagłębianiu się w Boże Słowo. A to słowo czytam dzisiaj z Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału. Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Po krótkiej wędrówce ze wzgórza świątynnego, gdzie czytałem przed chwilą tekst biblijny, znajduje się w bardzo szczególnym miejscu, nie tylko dla judaizmu. Oto fragment świątynnego muru, ściana zachodnia, często niesłusznie nazywana ścianą płaczu. Może kojarzona z tym, że właśnie tylko ten fragmencik ostał się ze świątyni króla Salomona. Wydawać by się mogło, że to symbol pewnej porażki, symbol pewnego upadku. A jednak naród wybrany, mimo tego, że chociażby był w niewoli babilońskiej, tam się odradzał, tam próbował funkcjonować poza życiem świątynnym, poza świątynią. Dzięki temu przetrwał, dzięki temu, że czuł, że Bóg, Jahwe, jest zawsze z nimi. Co dzisiaj ta ściana nam mówi? Dzisiaj też jako chrześcijanie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy, myślę, w małej garstce, w małej liczbie. Często czujemy się prześladowani, wiele prześladowań jest na świecie. No ale czy właśnie pod tą ścianę przyjeżdżamy płakać, czy pod tą ścianę przyjeżdżamy tylko i wyłącznie ze smutnymi prośbami, z lamentem? Myślę, że nie trzeba dzięki Chrystusowi, dzięki ufności, dzięki wierze przyjeżdżać aż tutaj, by poczuć, że jest nadzieja w żywym, w zmartwychwstałym Chrystusie, który jest blisko nas każdego dnia. I dzisiaj z tym przesłaniem, że właśnie mamy się wyprostować, bo zbliża się nasze odkupienie w Jezusie Chrystusie. Pozdrawiam Was z miejsca szczególnego, właśnie z Jerozolimy, i ściany, która mi osobiście nie kojarzy się z płaczem, z lamentem, ale z wielką radością i tego, że Bóg jest z nami każdego dnia. Wszystkiego dobrego, serdeczne pozdrowienia.